i szybować aż do portalu z Canyon Speedway, czyli z ostatnim speedwayem w tym świecie i ogólnie w grze. Gdy Spyro znajdzie się tuż pod strumieniem, trzeba uderzyć głową, czyli wiecie, to co zaraz kupimy od Moneybugsa. I potem Spyro będzie pływał cały czas w powietrzu i będzie fajnie. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wytłumaczyłem. Bo nie powiem, że nie, ale zależy mi na tym, a chcę, żeby to nie zabrzmiało dziwnie. I tak to powinniśmy zniszczyć normalnie główką, headbashem, ale po co? Mam ogień. Kupię to od Moneybugsa, bo jest to potrzebne, aczkolwiek no. Cóż, Spyro, sprawy mają się tak. Mogę cię nauczyć już tylko jednej rzeczy. Jak to bywa z wartościową wiedzą, tanio nie będzie. Manewr bodzenia jest naprawdę prosty. Musisz tylko skoczyć, a potem przytrzymać akcję. Ohoho, 1000 klejnotów ode mnie! Ciulu, wydębiłeś. Ciulu jeden, kurde. Ale tak, zrobimy sobie tutaj od razu 100% świata i sądzę, że zrobimy sobie najpierw te gorsze poziomy, a potem przed walką z Ripto cofniemy się do jesiennych równin, by tam wyrównać rachunki z dwoma ostatnimi poziomami, żeby tam dwa orby zdobyć. Dobra, Spyro. Teraz, gdy masz już kulę, upadek Ripta jest kwestią kilku chwil, prawda? No, w każdym razie powodzenia. Jest tuż za tymi wrotami. Tak, ponieważ to jest też jedna ciekawostka, która o tym wspomina, kiedy idziemy na arenę Ripto, że potrzebujemy tutaj minimum 40 tych kul, żeby dostać się do Ripto. Więc generalnie, ponieważ mam ogólnie 45, to w zasadzie mógłbym już na Ripto iść, tak szczerze. Ale ja tego nie zrobię, ponieważ chcę mieć tutaj wszystko oczyszczone i tą konfrontację z Ripto wolę sobie zostawić na samiutki koniec, ponieważ ona też będzie bardzo łatwa. Szczerze, ona jest dzięki super ogniu jeszcze prostsza niż gdy go nie mamy, więc tja. Wszystko teraz będzie takie proste. Prościutkie. Ale dobra, czas na ciekawostki odnośnie Winter Tundra lub zimowa tundra. Więc jest to najkrótszy świat z całej gry. No, to raczej nie powinno być zdziwieniem dla kogokolwiek. To jedyny świat, w którym są pingwiny zamiast owiec czy żab. No, to już mogliśmy zauważyć. I jest to jedyny świat w Avalar, który nie ma żadnych talizmanów. Ponieważ wszystkie mamy już zebrane, więc trochę nie miałoby to sensu, żeby tutaj były jakiekolwiek talizmany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Winter Tundra. A my nawet godziny nie mamy, bo mamy dokładnie 48 minut. A tutaj zaraz skończymy 100% Winter Tundra i zabieramy się za pierwszy poziom. I w tym świecie, tak jak to w drugim było, zabieram się na początku za te gorsze poziomy. Bo szczerze, te najlepsze poziomy, albo te lepsze poziomy w tym wypadku, wolę zostawić na sam koniec. Bo tak szczerze, Winter Tundra ma dużo takich niezbyt spoko poziomów. Ja na przykład nie lubię między innymi Robotika Farmy, bo Robotika Farma jest dla mnie głupim poziomem i nie lubię go za bardzo, bo jest nudny. Tak samo jak Mystic Marsh, tak samo jak Cloud Temple oraz był jeszcze jakiś taki poziom. W każdym bądź razie nie lubię ich. Bardzo ich nie lubię wręcz, mogę powiedzieć. Więc teraz tam jest orb, widzę go, kurde. Myślałeś, że co, mi uciekniesz, ta? Aha. Nie ma tak dobrze, kurde, załapię cię zaraz, kurde, cwaniaku jeden. Niedużo nam już klejnotów zostało. Bułka z masłem, 100% tego świata, tak szczerze.
Okej, 47. Mówię, to już tam nie dużo zostało tak naprawdę. To już tak naprawdę jest koniec. Nie ma już nic. Wow. Fajnie. Mamy wszystkie orby stąd zdobyte. Nice. I tu chyba będą wszystkie klejnoty i będziemy mieli 100%. Nie? A gdzie zostawiłem klejnoty? Sparks mi tam pokazuje, to lecimy. Gdzie ja, kurde, klejnoty zostawiłem? O, to jest pytanie, kurde. A, tutaj. Okej. Nie zauważyłem tego. Dobra, mamy 100% w Winter Tundra. Zimowa tundra, hehe. Więc teraz nadszedł czas na pierwszy poziom. I to jest chyba jeden z tych mniej ulubionych. Mam nadzieję taką, bo nie chcę zaczynać od, powiedzmy, dobrego poziomu. Na pocieszenie powiem ci, że masz ich już naprawdę dużo. Teraz portal może przenieść cię do świątyń w chmurach. O, to jest jeden z tych bardzo gównianych poziomów. Dobra, więc teraz tak, to będzie poziom Cloud Temples. Okej, dobra. Robi się. Tutaj prawdopodobnie będzie japońska nazwa, o ile jakaś będzie. No i mogę powiedzieć dwie rzeczy, o ile zdążę. Pierwsza jest taka, że poziom ten miał oryginalnie nazywać się Mystic City. I sądzę, że już nie zdążę tego powiedzieć, bo zaraz się... O właśnie. Więc fabuła tego poziomu jest taka, że mamy tutaj czarodziei, których trzeba sprzątnąć. Bo oni te bizony, że tak powiem, atakują. A, i nie pogadaliśmy sobie z tym ziomkiem. Szkoda. Nie wiem, co miał... No, więc, tak więc wiecie co, wychodzimy z tego poziomu i jeszcze raz. Bo trzeba pogadać z tym ziomkiem. Trzeba. Ale mogę powiedzieć, że tło z tego poziomu jest takie samo jak Magma Cone oraz Canyon Speedway. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj wulkany nie wybuchają. Ale to chyba tyczy się oryginalnego Spyro 2 niż tutaj. Chociaż zaraz zobaczę, czy będzie to jakoś ze sobą się wiązało w Reignited. Tak czy siak, to są wszystkie ciekawostki, jeżeli chodzi o Cloud Temple. Cloud Temples, przepraszam. Byłem najpotężniejszym magiem w Avalarze, dopóki ten podły psi wróż nie ukradł mi różdżki. On i jego kumple wykorzystują czary, by zapanować nad miastem. Okej, to by było na tyle. Teraz możemy iść dalej sobie. Teraz możemy już dalej lecieć z poziomem. A jednak te bizony nas atakują, więc fabuła w takim poziomie, w tym poziomie jest błędna, którą przetłumaczyłem. Więc fabuła w tym poziomie jest teraz taka, że musimy unicestwić tych czarodziei, ponieważ ci czarodzieje są tak czarujący, że po prostu szkoda gadać. A tak naprawdę to po prostu są tak potężnymi magami, że ten ziomuś, który z nami gadał, jest po prostu striggerowany wręcz. Ma samą myśl, że ktoś jest potężniejszy niż on sam. I tutaj mamy wszystko oczyszczone. 400 klejnotów i 3 orby do zebrania. Okej. W ogóle opowiem wam o akcji, jaka miała miejsce wczoraj. Co nie? Wracam sobie z pracy i... Skończyłem pracę o pierwszej i była taka akcja, że widzieliśmy tutaj z koleżanką, bo odprowadzałem ją, widzieliśmy
że przyjechała policja i spisywała kogoś, co nie? I najlepsze w tym wszystkim jest to, że myślałem, że oni dostaną mandat, no bo było kurde widać po ekipie, że ekipa nawalona była, a któryś z nich prowadził auto i oni podjechali lodówką i na sygnałach i zaczęli ich spisywać. I oni się tam wykręcali, że niby kolega tam zaspał i tak dalej, nie? Że sobie tam poszedł spać i w ogóle nie przyjechał i w ogóle nie odbiera telefonu. Mimo, że on tam był wśród nich, to jednak ten, no, niby nie odbierał telefonu, bo miał wyłączony. I oni tam chyba ze 10 minut stali, po czym policja zamiast, nie wiem, pociągnąć dalej sprawę albo coś, to stwierdzili, że a, walić to, odwieziemy wam ten samochód i sobie pojedziemy. I to było takie głupie to była taka głupia postawa policji, że ja się naprawdę nie dziwię, czemu niektórzy cisną policję, tak szczerze. I tak, nie jestem jedną z tych osób, co wyznaje, że ohoho, JP i tak dalej, bo ja nie wyznaję takich zasad. Aczkolwiek trochę się nie dziwię, że niektórzy robią coś takiego, bo trochę policja pokazuje, że można po nich cisnąć, tak szczerze. Znaczy, nie mówię, że ja to akceptuję, nie mówię, że to jest tak, że ja akceptuję coś takiego, bo ja nie akceptuję czegoś takiego i uważam, że to jest słabe. Aczkolwiek niektórzy po prostu trochę na to zasługują, żeby ich tak pocisnąć, tak szczerze. Bo taka postawa nie powinna mieć miejsca, jak dla mnie. I tak, okej, każdy może powiedzieć, dobra Michał, ale policja to też ludzie i pracują dosyć długo i oni mogą równie dobrze olać, bo mogą być zmęczeni. Tylko problem tkwi, że to jest ich, za przeproszeniem, walony obowiązek, żeby dopilnować takie rzeczy do końca, tym bardziej, że cała ekipa była pod wpływem alkoholu i prowadzili pojazd. A oni tak trochę podeszli do sprawy, że a, olewamy to. No to kurde, no to i oni się potem dziwią, że niektórzy takie rzeczy wypisują o nich, albo nie wiem, że o, bo ktoś tam mówi, że a, do policji to nie mam szacunku, bo coś tam, no bo kurde. Tak na logikę, tak szczerze mówiąc i na logikę, to ma trochę sens, dlaczego są takie osoby, a nie inne. Że tak, że wiecie, że takie hasła się pojawiają, no bo mówię, nie popieram tego, aczkolwiek niektórzy po prostu zasługują na taki publiczny, nie wiem, może nie lincz, ale na publiczne... Wiecie, o co mi chodzi, kurde, aż mi słów nawet brakuje, jakby opisać tą wczorajszą sytuację. To była po części śmieszna sytuacja, ale po części ona tak była bardzo atakująca w oczy, że to jest szok. Spyro, wyrwałeś nasz gród z pazorów psich wróżów. Przyjmij tę kulę. Przewiduję, że pomoże ci podczas podróży. Więc ja mówię, dla mnie to osobiście bardzo słaba sprawa. Ja tam nie mam zamiaru popierać ludzi, którzy, wiecie, tak atakują wszystkich, bo też trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, że dzwonnice zostały zaatakowane przez trole i milczą od wielu dni. Rzuciłem w trole czarem ognia, ale zaczęły wariować jeszcze bardziej. Supermoc unieruchomienia ostudzi zapały troli, ale musimy usłyszeć dzwony. Zadzwonią, jeśli na nie zaszarżujesz. Też trzeba zwracać na jedną rzecz uwagę, że jednak nie pakujmy wszystkich do jednego wora, że to, że ktoś w policji jest taki, a nie inny, to nie oznacza, że wszyscy są. I to jest akurat prawda, mogę tu śmiało powiedzieć, że to jest prawda. Aczkolwiek jak dla mnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tak czy siak. Ja podtrzymuję to i ja będę cały czas to podtrzymywał i żeby nie było, że ktoś mi źle zrozumie, że ja tutaj nienawidzę w ogóle policjantów. Nie, lubię policję. Tak szczerze, bardzo lubię. Sam kiedyś marzyłem, żeby zostać policjantem, hehe. Ale to wiecie, były marzenia pięciolatka, na dobrą sprawę, bo tak, w wieku 5 lat miałem takie marzenie. Ale przyznam szczerze, że nie lubię takich sytuacji, bo to trochę naprawdę
to uderza w dobre imię policji, tak szczerze, przez takie coś. Mówię, są osoby, co mogą się ze mną zgodzić, są osoby, co mogą się ze mną nie zgodzić. Ja osobiście uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo jednak po coś policja jest, że i straż miejska, żeby jakby pilnować tego porządku, co nie? No może straż miejska nie do końca, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja jestem tego zdania i już. A wy, no, ciekaw jestem, jak wy się odniesiecie do tego, ile ktoś tam będzie chciał do tego tematu się odnieść. A teraz mówiąc o poziomie, to za dzieciaka, no, nie lubiłem trochę tego poziomu i niewiele się zmieniło teraz. Lubię soundtrack w tym poziomie, ale... Pewnie już czekasz na kulę? Na razie nic z tego. Został jeszcze jeden dzwon. Dostaniesz się do niego, korzystając z wiru za mną. Nie lubię trochę tego poziomu między innymi przez to zadanie, chociaż to zadanie nie jest jeszcze aż tak złe. Ale jest jeden challenge, którego ja bardzo nie lubię i wy już się domyślacie, jaki to jest, ponieważ poza nim praktycznie nam nic innego nie zostało, tak szczerze. I to jest challenge, który bardzo hejtuję, za dzieciaka hejtowałem i raczej będę hejtował teraz. I nie, to, że hejtowałem wtedy, nie oznacza, że teraz muszę koniecznie hejtować. Dzięki, Spyro! Nie sądziłem, że dasz radę. Masz, przyjmij prezent ze sklepu z pamiątkami z naszej krainy. Wiem o tym doskonale, że nie muszę tego hejtować od razu. Aczkolwiek po prostu go kurde nie lubię, no. Nie jest to jeden z moich ulubionych, wręcz mogę powiedzieć, że bardzo hejcę go. I to jest między innymi to szukanie, to ten chowany cały przez Tomo, to pindę, która jest na dole. Wiem, że to jest on, ale ja na niego pindę wołam, bo jest to trochę taką pindą, rozwydrzoną wręcz. I zamiast tej rakietki użyjemy sobie ognia. Chociaż nie, my już żeśmy użyli, więc... Lipa, Lippenstein. Jestem tajnym agentem i idę do mojej tajnej kryjówki. Tylko członkowie mojego tajnego klubu mają tam wstęp. Nie odejdę, dopóki nie schowasz się za drzewem, żeby nie podglądać. No, poziom trudności jest adekwatny do tego, co tutaj się odpierdziela. Dlatego tutaj pozwólcie, że będę skupiony. No. Jezu, jak ja nie cierpię tego zadania, nie? Ja pierdzielę! Szybciej! Tu nie śledząc mnie? W takim razie musisz należeć do mojego tajnego klubu. Masz, weź ten tajny sprzęt. Pozwoli nam na przesyłanie tajnych wiadomości. Okej. Nie wnikam w to, że orby potrafią robić takie rzeczy, bo raczej ich nie potrafią, ale ty wiesz lepiej, dorosły Bobasie. Kurde. Tak będę na ciebie od dzisiaj mówił, jesteś dorosłym Bobasem, bo z twarzy jesteś taki bobasowaty. Pomidor ciśnie postać nieistniejącą z wyglądu.
moja ulubiona postać jest ciśnięta. Już, kurde, te dislajki i wszystko naraz się będzie pojawiało, bo pocisnąłem jakiegoś tam wypierdka, który myśli, że jest jakimś tajnym agentem. Serio. Ajajajajaj. Dlaczego takich głąbów świat Spyro musi znosić? W sensie Avalar w zasadzie w sumie. Dlaczego Avalar musi mieć takich głąbów? A, tutaj jest. Okej. Jeden klejnocik pobijęty na półce, zauważyłem. Okej, i to by było na tyle. To by było na tyle, dziękuję za uwagę. Mamy 100% i let's go! I w taki oto sposób jeden z tych psów czarodziejów został zamieniony w bizona. I inny bizon się w nim zakochał. Może będą z tego dzieci, a może i nie. No i w taki oto sposób mamy dwa poziomy chwilowo zaliczone, nie? Na 100% rzecz jasna, bo zimowa tundra i ten poziom przed chwilą, czyli między innymi świątynie w chmurach. Tutaj mamy mechaniczne farmy, czyli robotika farm. Tutaj będziemy mieli poziom Metropolis, ale Metropolisem się zajmiemy potem, bo Metropolis jest akurat tym fajnym nawet poziomem. Mistyczne wody, to jest Mystic Marsh i... Dlaczego ten poziom? Dlaczego? Tutaj będzie prawdopodobnie japońska nazwa, o ile jakakolwiek jest. A my za ten czas idziemy w ten poziom. Leć! Mystic Marsh w ogóle jest połączony z poziomem Cloud Temples. W późniejszym demie ten poziom nazywał się Mystic Savannah, a z kolei Cloud Temples nazywał się Mystic City. Tak jak już tam było o tym wspominane, kiedy robiliśmy Cloud Temples albo Świątynię w chmurach. Okej, fabuła tego poziomu jest taka, że ci ziomkowie przedobrzyli trochę ze swoją magią i w taki oto sposób stworzyli wielgaśne słonie, które będą ich teraz ścigać i prześladować, a my musimy je unicestwić. Ponieważ takie są realia i niestety tak trzeba robić. Niestety, po prostu kurde, niestety. I tutaj czasem nie było słoika z życiem? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba był. Albo jestem ślepy. A i zapomniałem powiedzieć, że ten poziom ma nawet fajny soundtrack, ale jest nudnawy. Kudi nawet jest tego, że tak powiem, przykładem. Bo Kudi już po prostu był znudzony prawdopodobnie tą gierką. Albo po prostu był znudzony tym poziomem, bo było widać na jego livestreamie, jak na tym poziomie zakończył livestream generalnie. Ja się trochę nie dziwię, ponieważ robię 24K ze Spyro Reignited Trilogy. Nie chcę tutaj krytykować, bo pomysł jako pomysł jest fajny, ale szczerze powiedziawszy, nie chciałbym robić 24K z Reignited, ponieważ Spyro 3 to nie jest jakoś mój ulubiony Spyro. Znaczy, nie mam nic do niego, ale Spyro 3 pod koniec ma nudne poziomy strasznie. Tak samo jak Spyro 2, bo Spyro 2 to też się dotyczy. Spyro 2 też ma pod koniec nudne poziomy. No boże, poza Metropolis Born jest jeszcze jako tako.